Witam Państwa w poniedziałek, 9 maja. Łukasz Sowiński. Zaczynamy informację telewizji Odra. Najważniejsze tematy dnia. Prokuratura prowadzi dochodzenie w sprawie katastrofy budowlanej pod Gorzowem. To jest pierwsza katastrofa w trakcie budowy na tak niewielkim obiekcie budowlanym, jak długo pracuje w nadzorze budowlanym. A pracuje już kilkanaście lat. Strażacy z wizytą w przedszkolu integracyjnym numer 9 w Gorzowie. Dzieci mają możliwość przymierzenia mundurowania, hełmów, rękawic. Posiedzenia w samochodzie pożarniczym. Trwa tydzień bibliotek. Kontakt z książką według mnie powinien odbywać się od najmłodszego etapu życia, to znaczy w zasadzie od noworodka niemowlęcia. Od początku roku w powiecie gorzowskim doszło do 3 katastrof budowlanych. Ostatnia miała miejsce kilka dni temu. Wówczas nowo postawiona ściana szczytowa zawaliła się na jednego z członków ekipy budowlanej. Tragedia wydarzyła się w podgorzowskim Maszewie. Trwa wyjaśnianie przyczyn wypadku, w wyniku którego zginął mężczyzna. Przy takim mocniejszych porywach wiatru zawaliła się świeżo wymurowana ściana. I rzadko się to zdarza, ale na tej wybudowie zginął człowiek w wyniku nieszczęśliwego wypadku, ponieważ fragmentem ściany dostał być może nawet w głowę. Całe osiedle tam było kontrolowane. Proszę zwrócić uwagę, że tam również stoją bardzo podobne dwa domy, które już są w bardzo mocnym stanie zaawansowania. Na jednym z nich widać, że są urwane, były urwane, może już usunięto fragmenty dachu, czyli tam wiatr musiał mieć dość dużą siłę. Ale wcześniej jeszcze te domy, te miejsca, w których były pierwotne domy, tam nakazano ich rozbiórkę i te trzy domy były rozebrane. Nie? One zostały odtworzone, tam nawet beton rozbijano na tym osiedlu, żeby dokonać rozbiórki, ale uzyskano pozwolenie na budowę, budowa była legalna, miała pozwolenie na budowę. Już inwestor stosował się do wszystkiego, a tutaj na niedużym budynku taki nieszczęśliwy wypadek. A tu zginął człowiek. To jest pierwsza katastrofa w trakcie budowy na tak niewielkim obiekcie budowlanym, jak długo pracuje w nadzorze budowlanym. A pracuje już kilkanaście lat. Nie lada gratkę miały dzieci z miejskiego przedszkola integracyjnego numer 9 w Gorzowie, bowiem bawiły się w strażaków w towarzystwie prawdziwych strażaków, a przy okazji uczyły podstawowych zasad bezpieczeństwa. Można było przymierzyć hełm i podtrzymać wąż strażacki. Wszyscy chłopcy zadeklarowali, że w przyszłości chcą gasić prawdziwe pożary. Ze względu na to, że to jest przedszkole integracyjne, dzieci niektóre mają problemy z poruszaniem się, przyjeżdżamy, prezentujemy sprzęt, dzieci mają możliwość przymierzenia mundurowania, hełmów, rękawic, posiedzenia w samochodzie pożarniczym. Ogólnie zapoznajemy ich ze specyfiką naszej służby. Dzieci poznają pracę strażaka niestety od strony książki, od strony ilustracji. Natomiast w tej chwili mamy możliwość poznać tą pracę na żywo. W tej chwili dzieci bawią się z sikawką. Dzieci po prostu mogą zapoznać się z tym, jak straż pracuje, w jakich warunkach, jakie samochody. No, korzystamy z okazji, informujemy o numerach telefonów alarmowych. Próbujemy dzieciom powiedzieć, żeby nie bawiły się zapałkami ogólnie. Głównie chodzi o to, żeby zachowywały bezpieczeństwo. To jest przedszkole integracyjne. Mamy tutaj różne niepełnosprawności, dzieci z różnymi dysfunkcjami. Dlatego też nie mogliśmy się udać z młodszymi grupami właśnie na ulicę Dąbrowskiego. I zaprosiliśmy straż do nas i przyjęła zaproszenie. Także jesteśmy wdzięczni. No, największą frajdą jest, jeżeli istnieje możliwość posikania wodą z sikawki strażackiej. Będą dzisiaj mogły to zrobić? No to zależy od pogody, ale może się taka okazja przydarzyć. Powiedz mi, co wiesz o panach strażakach? Gaszą pożary. A co ci się najbardziej podoba w tym wielkim czerwonym wozie strażackim? Wąż. Pan tu leży, dom się pali, już strażacy przyjechali, prędko wodą na zabiję i stanęli przy kominie. 4 miliony złotych kosztował remont budynku Wyższej Szkoły Biznesu w Gorzowie. Zwiększenie powierzchni sal wykładowych przełoży się na wzrost liczby studentów. Od października w uczelni będzie mogło studiować jednocześnie 1000 osób. Inwestycja została sfinansowana przy udziale środków z Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego.
Modernizacja budynku głównego przy ulicy Myśliwskiej rozpoczęła się w lipcu 2009 roku. Przebudowano wejście, wymieniono elewację i pokrycie dachu. Wewnątrz budynku powstała stołówka studencka, dotychczasowa no nie mieściła naszych studentów, przede wszystkim zaocznych, i pomieszczenia techniczne, to wszystko na poziomie piwnicy. Natomiast na poddaszu powstały piękne nowe sale dydaktyczne, plus do tego pokoje dla wykładowców, sale seminaryjne. Budynek został już odebrany, natomiast aktualnie trwa jego doposażanie po to, żeby od października 2011 mogły się już rozpocząć zajęcia właśnie w nowo powstałych salach dydaktycznych. Remont umożliwi zwiększenie liczby studentów z 700 do 1000 osób. Powstaną nowe specjalności na studiach podyplomowych, m.in. zarządzanie nieruchomościami. Jest to grupa trzech specjalności, które w tym zakresie będą dominowały, bo również wycena nieruchomości. Natomiast bardzo myślę też innowatorska specjalność związana z zarządzaniem Naturą 2000, która będzie skierowana głównie do nadleśnictw i pracowników, można powiedzieć, tej branży, ponieważ ona w głównej mierze będzie ich dotyczyła. Także wprowadzimy na pewno nową specjalność dotyczącą zarządzania środowiskiem, ponieważ również jest to temat, który zgłaszali nam m.in. pracodawcy, a w szczególności duże przedsiębiorstwa. Uczelnia ma w planach internacjonalizację. Trwa rekrutacja studentów z zagranicy. W Gorzowie w październiku pojawią się m.in. studenci z Bangladeszu. Oferta polskich uczelni stała się atrakcyjna, szczególnie dla osób z Afryki i Azji, po drastycznych podwyżkach czesnego w szkołach w zachodniej Europie. Zamierzamy rozpocząć prowadzenie studiów w języku angielskim na kierunku zarządzanie oraz umożliwić studentom z zagranicy, ale również studentom polskim studiowanie w języku angielskim. W Wyższej Szkole Biznesu można studiować na trzech kierunkach: zarządzaniu, socjologii i gospodarce przestrzennej. Uczelnia ma najszerszą w Gorzowie ofertę studiów podyplomowych. Można wybierać spośród 29 specjalności. Strażacy ochotnicy z Łośna z gminy Kłodawa obchodzili swoje święto. Jednostki z terenu gminy i członkowie zaprzyjaźnionych jednostek zza Odry rywalizowali w zawodach sportowo-pożarniczych. Organizatorzy spotkania zapewniają, że jest to dobra okazja do wymiany doświadczeń, ale też nawiązania nowych współpracy. OSP Łośno świętuje jubileusz 60-lecia istnienia jednostki. Jest to też okazja do spotkania z sąsiadującą z nami partnerską gminą Awzelofland. Są tutaj strażacy, jednostka, która uczestniczy też w naszych zawodach z miejscowości Altmalisz, czyli miejscowości, która współpracuje z ramienia gminy Zelofland, z miejscowością Łośno, czyli taka miejscowość partnerska do naszego sołectwa. Niewiele okazji do tego, żeby mieszkańcy wsi spotykali się ze sobą, w dodatku w plenerze, a dzisiaj akurat mamy bardzo piękną pogodę, są warunki ku temu, więc myślę, że to jest zasadniczy powód, właśnie plener, dobra pogoda i możliwość spotkania się wszystkich mieszkańców, od tych najmłodszych do najstarszych. Żeby młodzi, ci najmłodsi się garnęli, tak jak przed chwilą widzieliśmy, ci bardzo, bardzo młodzi w jednej z drużyn bodajże we wsi Rybakowo, tak żeby również i wśród mieszkańców naszej miejscowości taki młody na rybek się również znalazł, bo to zapewnia jakąś ciągłość pokoleniową. Wytłumacz nam, co po kolei robiliście. Na początek zrobiliśmy sawnon. Później pobiegliśmy zresztą węże. Zostali wykąpani tradycyjnie w basenie przeciwpożarowym. Wszyscy są doskonale, wszyscy są mokrzy, tak jak na strażaków prawdziwych przystało. Pierwsza próba i za każdym razem musi być skąpana. Nasza impreza też ma na celu zintegrowanie naszych mieszkańców, tak? Też są tutaj mieszkańcy z regionu, oni tylko z naszej gminy, sympatycy naszej gminy, jeździmy do siebie nawzajem. A że pogoda dopisała, program jest bogaty, to dla każdego coś tutaj jest. Mieszkańcy gminy Deszczno uczcili pamięć pastora Hobusa. W uroczystym odsłonięciu tablicy pamiątkowej wzięli udział również byli Landsberczycy mieszkający niegdyś na terenie gminy. Pastor dokonał wielu odkryć archeologicznych. Po jego śmierci cała kolekcja przewieziona została do Berlina, gdzie w 1945 roku uległa rozproszeniu. Jednak to nie jedyna płaszczyzna, na której odnosił sukcesy.
Pastor Felix Hobus była to niesamowita osoba. Był to człowiek, który nie dosyć, że budował Deszczno i sąsiednie miejscowości. Wybudował m.in. obecny urząd gminy, kiedyś szkołę. Wybudował szkoły w Maszewie, w Krupczynie. Również pastor Felix Hobus był wielką osobą, ponieważ wybudował dwa kościoły. Wybudował kościół w Borku i wybudował kościół w Ciecierzycach. Te kościoły służą do dziś, są w bardzo dobrym stanie, staramy się na bieżąco restaurować. Pastor był wielkim budowniczym, wybudował kilka kościołów, wybudował wiele szkół, bodajże 3 szkoły. Także był wielkim budowniczym, osobą, która zostawiła gminę Deszczno murowaną. Życie pastora Felixa Hobusa to również znaleziska archeologiczne. Pastor był z zamiłowania archeologiem i szukał skarbów tej ziemi. Między innymi odnalazł Bożka z Deszczna, figurkę kultury użyckiej, która rozsławiła Deszczno na cały świat, bo w największych encyklopediach archeologii pod literą D jest Deszczno i właśnie figurka Bożka z Deszczna. Takie uroczystości są bardzo ważne z tego powodu, że musimy o tym pamiętać, że ci mieszkańcy byłego Deszczna i tej gminy mieszkali na tych terenach i właśnie ten urząd, który wcześniejszy był szkołą plebania czy kościół, właśnie zawdzięczamy im. Przyjeżdża około 20 byłych mieszkańców Deszczna, także landwerczycy wykonali kawał dobrej roboty, znajdując aż tylu mieszkańców naszej gminy. 38% Polaków nie czyta rocznie żadnej książki. Tym ważniejszy jest obchodzony po raz 7 Tydzień Bibliotek. Ogólnopolska akcja propagująca czytelnictwo. Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Gorzowie przygotowała z tej okazji szereg atrakcji, także dla najmłodszych. Spotkania, wystawy i prelekcje potrwają do 15 maja. Między innymi spotkania czytelnicze, prelekcja dr Krystyny Kamińskiej, wernisaż wystawy Augustyna Jagieły, mini kiermasz książek, spotkania w ramach dyskusyjnych klubów książki, a także uroczyste pasowania na czytelników, naszych najmłodszych odbiorców. W tym tygodniu chcieliśmy zaprosić i zapraszamy codziennie, praktycznie mamy zajęcia z przedszkolakami lub dziećmi ze szkoły podstawowej. Przebiegające typowo, może dla nas, ale dla dzieci jest to nowością i zawsze staramy się znaleźć nowe formy. Są to pogadanki o książce, recytowanie wierszy przez dzieci, które wcześniej się przygotowały, no i pasowanie na czytelnika uroczyste, które zawsze dla dzieci jest bardzo ekscytujące. One czują się wtedy docenione. 10 maja o godzinie 11 zapraszamy do oddziału dziecięcego dzieci, które nie uczęszczają do przedszkoli. Zapraszamy dzieci wraz z opiekunami, z babciami, z mamami tutaj do biblioteki. Wspólnie z paniami bibliotekarkami dzieci będą wykonywały tulipany, wykorzystując opakowania po jogurtach. Kontakt z książką według mnie powinien odbywać się od najmłodszego etapu życia, to znaczy w zasadzie od noworodka niemowlęcia. Rynek wydawniczy jest tak bogaty i to tylko zależy od inwencji i chęci rodziców, żeby dziecko zachęcić do książki, do pokazywania świata, poprzez książkę, a książka jak wiadomo i uczy, i bawi, i rozwija. To są takie, które pomagają właśnie w lepszej percepcji tekstu, gdzie nadano wyraz jest odpowiedni symbol i pokazuje się, ale u nas są również bardzo ciekawe książki przestrzenne, które tworzą jakąś akcję właśnie tam detektywistyczne, czy przyrodnicze, czy jakieś zabawowe. Są o odkrywaniu przyrody zawierające właśnie lupę, czy inne takie gadżety, jak to się teraz popularnie mówi, to czy szablony ułatwiające rysowanie. 12 maja o godzinie 10:30 w oddziale dziecięcym odbędzie się konkurs Bajkowy świat poetów polskich w interpretacji dziecięcej. To jest hasło tego konkursu, a udział w nim wezmą dzieci przedszkolne. To wszystko, co przygotowaliśmy dla Państwa na dzisiaj. Dziękuję za uwagę. Na kolejne informacje zapraszam tradycyjnie jutro o stałej porze. Żegnam się z Państwem, życząc miłego i spokojnego wieczoru. Do zobaczenia.